Szanowne panie, szanowni panowie, chère mesdames, chère monsieur, drodzy przyjaciele, chers amis, drodzy dobrodzieje, noben fezer z Polski, Włoch i Francji. De Pologne, de Pologne, de France et d'Italie. Nous sommes très très contents, ravis, jesteśmy szczęśliwi, zachwyceni tak liczną obecnością Państwa na naszym pikniku. S'il vous plaît, Tomek, traduis, Magda, traduisez, parce que si je commence à parler français, ça va finir mal. D'accord. Myśmy się, proszę Państwa, myśmy się spodziewali wspaniałych gości, ale przerosło to naprawdę nasze największe oczekiwania, najśmielsze. Ilość i jakość naszych gości. Serdecznie witamy. Nie tylko 25 lat, proszę Państwa, ale przecież przed Solidarnością jeszcze Bogda i towarzystwo, które skupiła wokół siebie, pomagało. Chciałem, myślę, że będę wyrazicielem wszystkich, że się podziękuję. Po pierwsze Bogdzie za te kilkadziesiąt lat pracy dla drugiego człowieka. No to nie są żadne górnolotne słowa, to jest prawda. To, że potrafiła skupić tak wielu ludzi, wielu przyjaciół i w kraju, i z zagranicy, to jest wielki dar Boży. Bardzo, bardzo dziękujemy za to wszyscy, naprawdę wszyscy, w imieniu również tych, których tu nie ma. To jest prawdziwa solidarność, Boga. Proszę Państwa, jeśli można, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie wszyscy Państwo. Człowiek sam nic nie zrobił, a ku pomości panowie można. No to ku pomości panowie. Idziemy dalej. Bogdanko, ja sobie pozwolę. Myszeczko, proszę, tu jest mikrofon. Parę słów, ale musisz potrzymać, bo ja mam jedną rękę tylko. Z przyjemnością potrzymam. Powiem bardzo krótko. 25 lat to 1/3 życia człowieka. Bliżej. To nieprzespane noce. To setki paczek otwieranych twoimi rękoma. To tysiące telefonów, nie wykluczając nocy. To twoje życie. To twój własny czas ofiarowany potrzebującym. W imieniu swoim i tych, którym uratowałaś życie, którym dałaś szansę ulgi w ich cierpieniu, którym dałaś poczucie oparcia i bezpieczeństwa, którzy bardzo by chcieli z serca ci podziękować, ale nie mają możliwości, składam u twoich stóp 25 róż na 25-lecie. Pani doktor Maria Nowińska, zwana Myszu. Proszę Państwa, bardzo dziękuję Myszce. Bardzo dziękuję, ale powtarzam to, co powiedziałam. Proszę Państwa, nikt sam nigdy niczego wielkiego, a nawet mniejszego nie mógł zrobić, jeśli jest sam. Na szczęście nas jest dużo i Bóg zapłać za to. 25 lat apteki Darów na osiedlu Widok. Piękne dzieło. Dzieło, które stworzyła Bogdana Pilechowska, która do dzisiaj od 25 lat, a właściwie dłużej zajmuje się pomocą innym. Dzięki również dużej pomocy i wsparciu księdza proboszcza Jana Franczaka, który tworzył parafię na osiedlu Widok. Proszę powiedzieć kilka słów o tym, co było takim naprawdę powodem, jakie przeżycia, jak ta ciężka praca, czy można powiedzieć, że ona się opłaciła? Proszę Państwa, najpierw korekta mała. To nie ja stworzyłem tą aptekę, to stworzyli ją ludzie, bardzo wielu ludzi. Nic bym nie zrobiła, gdybym była sama. To był taki nastrój w stanie wojennym. Przede wszystkim, wiadomo, wy już nie pamiętacie, ale my wiemy, jak było. Nie było niczego. Ani lekarstw, ani opatrunków,
ani środków dla dzieci. No coś trzeba było robić. Nic byśmy nie zrobili, gdyby nie pomoc ludzi z zewnątrz. Z Francji, z Holandii, z Niemiec, z Włoch, z Europy. I ta ich pomoc nas mobilizowała. Przyjeżdżały transporty. Coś trzeba było z tym zrobić, rozsądnie zrobić. I ludzie się gromadzili w takich ośrodkach jak na przykład Mistrzejowice, gdzie był ksiądz Jancarz i hutnicy, świetnie zorganizowani hutnicy solidarnościowo. I tam się uczyli inni, jak robić, jak działać charytatywnie, jak rozdzielać, jak szukać ludzi, którzy potrzebują pomocy. To trwało latami. Uczyliśmy się bezustannie. A kiedy przyszła wolność w 1989 roku, a transporty nadal przychodziły do Polski, a my już mieliśmy doświadczenie, wtedy zaczęliśmy myśleć, co by zrobić, żeby to w jakiś sposób przedłużyć. Co prawda inne są warunki, ale sytuacja materialna była nadal ciężka. I wtedy Komitet Obywatelski na osiedlu Widok podjął taką decyzję, że tworzymy aptekę darów. Bardzo się sprawnie przy tym zakrzątnął. Dostaliśmy wszelkie możliwe zezwolenia. Dostaliśmy od spółdzielni mieszka, od ZBK, czyli budynków komunalnych, od miasta. Dostaliśmy pomieszczenie w przychodni i zaczęliśmy. Pierwsze lata mieliśmy, proszę Państwa, kolejki, które naprawdę sięgały, ja nie wiem, do 200 metrów na pewno. Myśmy przez pierwszych 5 lat działalności zrealizowali ponad 100 tysięcy recept. Leków, których naprawdę nie było, albo które kosztowały strasznie dużo. To było wielkie wyzwanie, wielka odpowiedzialność. To nam kazało szukać nowych darczyńców, dbać o tych, którzy już nam pomagali i szukać ludzi spośród nas, którzy by się w to włączyli. Mieliśmy ludzi wszystkich zawodów możliwych. Lekarzy, farmaceutów, historyków sztuki, archeologów, filologów, inżynierów, chemików. Najdziwniejsze zawody, jakie tylko są, wszystkie zawody. Księży. Zakonników księży, właśnie. I tak ksiądz prałat Jan Franczak padł naszą ofiarą, bo powiedzieliśmy, nawet żeśmy, zdaje się, że nie pytali, tylko powiedzieliśmy, to ksiądz będzie naszym kapelanem. No i tak się stało. Dzięki pomocy księdza prałata, mogliśmy większe transporty przechowywać w budynkach kościelnych, co nam bardzo odpowiadało. No i był przy nas, przy każdym opłatku, przy każdym jajeczku. Księże kapelanie, powie ksiądz coś dobrego o nas. Tylko same dobre rzeczy można o was mówić. Tak się złożyło, że w roku 1989 myśmy przeszli z kaplicy tymczasowej świętego Jana Kantego do Dolnego Kościoła. Ponieważ ta kaplica była do dyspozycji, zainteresował się ksiądz Zaleski z Radwanowic i zaproponował, czy by on nie mógł tam swojej filii jak gdyby utworzyć, a wiemy, że jego działalność i charytatywna, i opiekuńcza, i wspaniała w życiu społecznym i Kościoła. I co się stało? Ja wyraziłem zgodę, a on dwa transporty różnych mebli, różnych rzeczy przywiózł, żeby teraz wyposażyć dla swoich celów. Ale po jakimś czasie zrezygnował. Inaczej się mu potoczyło i mówi, a to ci zostawiam. I kiedy pani Bogna kiedyś przyszła, czy nie mam coś tam, żebyśmy mogli aptekę wyposażyć w jakieś stoliki, ławki, a ja mówię, są i to nie moja zasługa będzie, ale wasza, jeżeli je zabierzecie i wykorzystacie, bo ksiądz Zaleski zrezygnował. No i w ten sposób, można powiedzieć, przyczyniłem się
jako proboszcz do umeblowania, do tego, żeby były i stoliki, i one są chyba do dzisiaj, i półki do dzisiaj, bo to wszystkie bardzo proste, ale i praktyczne. No i tak jak tutaj nasza pani Bogna powiedziała, od tego czasu kontakt miałem zawsze bardzo radosny, miły, a i wiele razy skorzystałem z lekarstw osobiście, a nawet poprzeze mnie otrzymałem naglisny do naszej kapliczki góralskiej, gdzie ksiądz Józiu Karpiesz, kuzyn, też utworzył filię leków darmowych, tam zawoziłem. I bardzo się cieszę, że mogłem być od samego początku aż do dzisiaj i tu na tym pikniku wspominać, a także dziękować i życzyć wszystkiego najlepszego pani Bognie i całemu Orszakowi, królowej i wszystkim poddanym. Szczęść Boże. Księże kanoniku, serdeczny Bóg zapłać. Ja tak raz księże kanoniku, raz księże prałacie. Ale wszystko jest prawdą. Księże kapelanie, ale to ciągle jest ksiądz Jan Franczak. Tak, proszę Państwa, ja bym jeszcze chciała powiedzieć o jednym. O współpracy z bardzo wieloma organizacjami pozarządowymi, krakowskimi, pozakrakowskimi, ogólnopolskimi, ukraińskimi, z kościołem grekokatolickim, z kościołem prawosławnym na terenach wschodnich. Można powiedzieć, że wiecie, świat jest taki, że utkany jest przyzwoitymi ludźmi, dobrymi ludźmi, chętnymi do robienia. Trzeba tylko wejść na ich drogę. A potem już jest naprawdę cudownie, tak jak widzicie sami. Mamy tutaj przyjaciół zewsząd. I dobry duch również pomagający ludziom, współpracujący z apteką, siostra Emilia. Proszę kilka słów powiedzieć o tym dziele, które trwa. Znaczy ja jestem akurat z domu, pracuję w domu opieki w Wadowicach. Prowadzimy tam taki dom dla takich starszych pań przewlekle chorych. Nie jest wiele miejsca, bo jest 27 miejsc, ale one są zawsze, nigdy nie ma wolnego. No są to osoby najczęściej takie, no z tych biedniejszych, bo bogatsi sobie jakoś bardziej radzą, prawda? No i z tego tytułu też po prostu korzystamy z tej apteki tutaj z Krakowa, z apteki darów. No jest nam to bardzo, bardzo przydatne, bo możemy po prostu za to zrobić coś innego, prawda? Coś kupić, coś wyremontować, jeżeli się nie wyda pieniędzy na lekarstwa, naprawdę na ten, no to wtedy jest ta możliwość jeszcze coś zrobienia. Bo no, na pewno jest w takich domach jest bardzo trudno, bo my nie mamy żadnych dotacji państwowych. Mamy tylko to po prostu to, co czasem bardzo, bardzo skromne takie, to co te panie mają po prostu. No bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać. Bo to wszyscy dziękują tym, którzy poświęcają się dla drugiego człowieka. Szczęść Boże. No i siostra Emiliana, która również z apteką współpracuje, pomaga innym. Siostro, proszę powiedzieć i o sobie parę słów, o swojej pracy i o aptece, współpracy z apteką. To znaczy tak, zacznę może od tego, jak 15 lat temu przeniesiona zostałam na Ukrainę do pracy wśród chorych, biednych. Także jakoś tak zaznajomili mnie z apteką właśnie darów. No i to było chwalebne, dlatego że ja jeżdżę do chorych, opiekuję się chorymi, biednymi po wioskach, no i tam trzeba wszystko. No po prostu wszystko na Ukrainie, tak. Także no trzeba myć, nie tylko myć, ale jeździć, przebierać włącznie z pościelą, czy tam z praniem, nie mówiąc już o opatrunkach, o takich rzeczach, które powinien lekarz wykonywać. To wszystko muszę, to znaczy muszę, no wykonuję, dlatego że ci ludzie tam są sami zostawieni w domach. Młodzież raczej się nie opiekuje, starszymi przede wszystkim, nie? Nawet z rodziny? Nawet z rodziny. Na przykład dom wybudowany jest na jednym podwórku, a tutaj babcia z dziadkiem starym mieszkają i nawet nie popatrzą. Trzeba wziąć tą zupę, zawieść im, podgrzać, czy tam w piecu najpierw zapalić, posprzątać, czy wyprać. No i wszystko, wszystko od podstaw.
A jak to się stało, że siostra z apteką Darów współpracuje? No właśnie to przez księdza Ramsa, bo ja o takiej sprawie dobrej nie wiedziałam, tylko ksiądz Rams. Ja tam właśnie na Ukrainę poszłam, no i też tam siostry mi pomagały, tam z opatrunkami, z lekarstwami, ale no nie miałam takich stałych, skąd by pobierać. Także ksiądz Rams Kraków, no nie wiem skąd znał, no ale jakoś tam mnie zaprowadził. No i od tego czasu systematycznie jakoś tak jeżdżę tam i zawsze pakuję cały samochód, nie tylko troszeczkę, cały samochód, łącznie z pampersami, z lekarstwami, z opatrunkami. No i najgorsze jest to, że przez granicę, ale jakoś już mnie nie pytają, czy wiozę lekarstwa. Ukraińscy. Mówią niektórzy, że na granicy. Siostra tylko nocą przekracza granicę, tak, i tylko prawda. Z sobie znanymi ścieżkami. To prawda, dlatego że oni mnie już nie pytają, czy są lekarze, bo wiedzą dobrze, że przewożę, choć nie wolno. A w jakim mieście siostra ma? Krysowice. Znaczy tam mamy placówkę, tak, dom i do południa przychodzą chorzy, którzy po prostu umieją jeszcze przyjść, tam opatrunki są, no wszystko trzeba osłuchać, wszystko po prostu, bo wszystko kosztuje. Jak idzie ktoś do szpitala, no to musi mieć, łącznie z watą czy ze spirytusem, musi mieć wszystko. No nie mówiąc o pościeli, czy... No tak. Tak, no tak. I o wszystko musi Ale mieć. Ma siostra jakiegoś tam lekarza też? To znaczy lekarze są, bardzo dużo jest lekarzy, tylko że oni przychodzą i też wszystko chcą. Oni też korzystają, co potrzebują, prawda? Tak. Siostra, duże siły. Dziękuję bardzo. Na pewno ta łaska boska czuwa nad tym, co siostra robi. Z tak. pomocą Bożą też to czynię, dlatego, bo inaczej to by człowiek nie dał rady. Naprawdę, do południa chorzy przychodzą, a po południu są wyjazdy do chorych. I to tak dzień w dzień. Bóg zapłać. Ale jest. Ja też dziękuję bardzo, Bóg zapłać. Dziękuję. To. Dobrze. Bez A, bez A. Dobrze, nie będzie A. Ojciec Kazimierz Kmak, cysters, szczyżycki profes. No, nasza współpraca rozpoczęła się w 1998 roku. Wtedy założyliśmy Caritas Szczyżycki, to znaczy u nas w Szczyżycu założony. I jako współpraca to rozprowadzaliśmy leki, które otrzymywaliśmy od Stowarzyszenia Krakowskiego. Z nimi też odbyliśmy taką wyprawę do Francji, na południe Francji, do Prowansji. Tam przygotowywaliśmy leki dla Polski, które zostały później przywiezione i u nas jako filia rozprowadzaliśmy te leki henrykowskie. W tym czasie opracowaliśmy również wiersze ojca Romualda Raja, już świętej pamięci. W 1997 roku zmarł jako takie pamiątce po ojcu Raju, który też, można powiedzieć, dzięki niemu i dzięki współpracy pani Urszuli Ślusarczyk z mężem Ryszardem, którzy no, na takiej zasadzie jedną patrzunię dla Szczyżyca, no, potrzebujących było coraz więcej i taka współpraca na zasadzie przyjazdów również Szczyżyc do Krakowa, Kraków do Szczyżyca. Powstały też nabożeństwa fatymskie i ta współpraca tak się rozszerzała na zasadzie wzajemnego uzupełniania się. W 2010 roku ja wyjechałem do Henrykowa, tam po 17 latach pracy w Szczyżycu, tam rozpocząłem inną działalność, ale ta łączność z apteką Daru się utrzymywała na zasadzie, że ja przyjeżdżałem tu na spotkania opłatkowe, przyjeżdżałem również na te spotkania w Lasku Wolskim, przy ognisku, na te kolejne lecia apteki Darów, a dzisiaj jest właśnie to 25-lecie. Potraktowałem to jako obowiązek, że nie mogłem nie być, chociaż wiele rzeczy się składało na to, żeby nie być, ponieważ dwóch księży zostało tylko do pracy. Jednego poprosiliśmy od sąsiadów z seminarium, żeby pomógł, a ja przyjechałem
tutaj, żeby być razem. Do południa odprawiliśmy mszę świętą w koncelebrze księdza kanonika Jana, który jest kapelanem tego stowarzyszenia, i księdza proboszcza obecnego. Tutaj były modlitwy, szefowa przedstawiła sylwetki i osoby już świętej pamięci, którzy tworzyli, współtworzyli stowarzyszenie, którzy mieli jakikolwiek wkład, udział w istnieniu stowarzyszenia i jego działalności. I dzisiaj cieszymy się tym świętowaniem. Bardzo jestem wdzięczny, że mogę tu być razem z wszystkimi. I również dziękuję za to, dziękuję Bożej obecności, że takie stowarzyszenie powstało, które działa w szerokim kręgu teraz, jak wiemy. Wielka pomoc jest potrzebna na Ukrainę i tam głównie jest koncentracja w tym kierunku. Dziękuję bardzo. Serdeczna Bóg zapłać. Witam serdecznie, Rafał Buchelt. Znajdujemy się na jubileuszu 25-lecia Apteki Darów. Moimi rozmówcami są pani Karine Michelin oraz Małgorzata Marecik. Bardzo nam miło. Bardzo proszę powiedzieć, jak pani wspomina początki Apteki Darów? W jaki sposób pani wspierała właśnie tą inicjatywę? Quel était le début de collaboration, de votre collaboration avec la pharmacie des dents? C'était l'acheminement des médicaments par la route en camion, donc jusqu'à Cracovie, mais aussi d'autres villes, hein, Torunie, Varsovie. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Bogdana dans le cadre d'une association humanitaire qui s'appelait Amitié Pologne. Spotkały się panie w czasie transportu leków do różnych miast w Polsce. To był Kraków, to była Warszawa, to był Toruń. I obie zajmowały się transportem leków i spotkały się w drodze po prostu. I tak to się zaczęło. Kiedy pani po raz pierwszy gościła w naszym kraju, w Polsce? Et la première fois en Pologne? Je suis venue la première fois dans un convoi humanitaire, mais je connaissais encore personne. C'était pour découvrir la Pologne et j'ai retrouvé une amie qui connaissait bien la Pologne. Et après, tout s'est mis en route. J'ai tout de suite beaucoup aimé la Pologne et les Polonais. J'ai eu un accueil vraiment formidable et j'ai été très touchée dans mon cœur. C'était quand, il y a combien d'années? C'était en 1985, donc 30 ans. I 30 lat temu, tak, i to był pierwszy konwój taki humanitarny z lekami i od samego początku te relacje z Polakami, ta polska gościnność i przyjęcie pani tutaj w Polsce były rzeczywiście bardzo serdeczne i te relacje były od początku świetne. To były lata 85, donc 30 ans que je connais Bogdana Pilirowska. I wtedy poznała panią, Bogdanę w 85. Dla nas Polaków to były trudne czasy, zaraz po stanie wojennym, w zasadzie w sklepach mało co było, jeśli mogę tak powiedzieć ogólnie. Jak pani odbierała tą naszą polską rzeczywistość? C'était les années très difficiles pour nous les Polonais parce que c'était après l'état de guerre. Alors comment vous trouvez notre réalité ici en Pologne? C'était Alors pour moi c'est très très surprenant parce que donc j'ai connu la Pologne des années 85 jusqu'à 89 avec quelque chose, vraiment la solidarité entre les personnes dans l'action qu'on faisait aussi. L'accueil était formidable avec toutes les difficultés du moment. Et moi j'ai découvert vraiment quelque chose de formidable. Donc les changements après ont été très, très étonnants pour moi. Voilà, donc je reviens en Pologne et tout change, continue de changer. Là ça faisait quelques années que je n'étais pas revenue. I c'est incroyable pour moi, c'est totalement incroyable. To były lata rzeczywiście, mimo że te lata były bardzo trudne dla Polaków i dla Polski, to przyjęcie i ta serdeczność, to otwarcie na panią, która tutaj przyjeżdżała i współpracowała z Polakami, było niezwykłe i rzeczywiście wspomina te lata jako takie bardzo ważne i ciepłe i takie, które no, zostaną na pewno długo w jej pamięci, bo
mimo tej sytuacji przyjęcie Polaków tutaj było wspaniałe przez Polaków. Merci beaucoup. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Sto lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Jubileusz Apteki Darów trwa. Przed nami goście, nasi serdeczni goście z Francji, grupa z Prowansji. Jak Państwo wspominacie początki współpracy tutaj z Polakami, którzy brali udział w początkach apteki, czyli historia apteki z Państwa perspektywy? Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur l'histoire de la pharmacie, le début de la collaboration avec la Pologne, comment c'était passé? Ah oui, mais je peux pas parler de Jeannette. Notre association se nomme Pays d'Aix Humanitaire. Ça a été. C'est-à-dire votre organisation comment? Pays d'Aix, parce que Aix est une ville du sud de la France. Aix-en-Provence, oui. Donc elle s'appelle Pays d'Aix Humanitaire. Alors. Od nazwy miasta francuskiego Aix-en-Provence jest słowo humanitaire. Alors j'ai eu l'occasion de me présenter une association pour voir ce qui se passait dans les pays de l'Est en 1990. W 90 roku zainteresowali się krajami wschodu. Et j'ai vu qu'il manquait beaucoup de médicaments. I zauważyliśmy, że bardzo dużo brakowało lekarstw. Et comme je suis né dans une pharmacie et que j'y suis encore, ponieważ jestem z rodziny aptekarskiej, w związku z tym było mi to bardzo bliskie. Donc je me suis lancé à récupérer des médicaments, les trier, les classer et les amener en Pologne. W związku z tym postanowiłem przesegregować wszystkie lekarstwa, zdobyć wiedzę, które lekarstwa brakują w krajach wschodu i w związku z tym chciałem pomóc. Alors, je sais pas, qu'est-ce que... A jak Państwo postrzegacie różnicę pomiędzy tamtym trudnym czasem transformacji w Polsce, a obecną wizytą, która ma miejsce właśnie na tym znamienitym jubileuszu. Justement, est-ce que vous voyez la différence entre ce temps-là, c'est-à-dire des années 90 et d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de quelque chose qui a progressé? C'est incroyable. To jest niesamowite, jaka zaszła zmiana. Ça se voit, hein? Tak, to jest bardzo widoczna zmiana, na pozytywne oczywiście. Il y a peut-être un élément qui vous intéresse aussi, c'est que dans notre organisation, on a une dizaine de personnes. Dans votre organisation, oui, oui. Że w naszej organizacji jest 10 osób, seulement 10? 10 actifs. A 10 osób takich aktywnych. Oui, alors après, il y a des sympathisants, des gens qui... A oprócz tego jest mnóstwo ludzi, którzy sympatyzują z nami. Voilà, alors donc ce qu'on fait, c'est qu'on récolte les médicaments dans les pharmacies, les cliniques, etc. On les trie, on les emballe par catégorie et puis on les amène. Alors il y a un problème financier qu'il faut quand même, il faut en tenir compte parce que pour nous c'est le plus gros problème. Il faut qu'on trouve l'argent pour venir ici. Parce que... Alors c'est là qu'on a les sympathisants qui nous aident un petit peu. On fait des repas, on fait un repas par an, un repas qui nous aide aussi, et c'est Marc qui s'en occupe aussi beaucoup. Et ce sont des Français qui sont des personnes sympathisantes. Non, chciałem powiedzieć, że w dalszym ciągu nasza działalność jest taka sama jak w latach 90. Z tym, że trochę się zmieniło, mamy problemy finansowe, ale przybyło bardzo dużo właśnie ludzi, takich sympatyków naszej działalności, którzy nam pomagają, czyli tak po polsku takich sponsorów. I między innymi tutaj pan przedstawia pana Marka, który participe à comment pour renforcer financièrement
À part les repas, oui, et les cotisations, les peu d'argent, c'est tout. Hein. Il faut que vous sachiez quand même que tout ce qui est frais d'hôtel, restauration pendant le voyage, c'est aux frais des volontaires. Chciałem podkreślić, że nasze tutaj przyjazdy i wynajęcie hoteli i nasz pobyt jest właśnie finansowany przez naszych sympatyków. Proszę powiedzieć, tu kieruję do pana Marka pytanie. Co panem kierowało właśnie, aby być filantropem, sponsorem właśnie takiej działalności tego rodzaju? Comment ça se fait que vous avez décidé d'être, devenir un philanthrope? Eh bien, en 98, Simone Thiré, qui était la présidente d'Aix Sans Frontières, cherchait un chauffeur. C'est difficile de trouver. Czyli w 98 roku, c'est-à-dire qui avait besoin d'avoir un chauffeur? Parce que, bon, comme elle organisait des potrzebny był kierowca do przejazdu. Elle organisait des voyages, mais souvent il manquait le chauffeur. Et ça fait que moi, je suis parti comme chauffeur et depuis, je suis resté à l'association. Voilà. Postanowiłem wziąć w tym udział i od tego czasu pozostałem. Je récupère beaucoup de fauteuil roulant, de médicaments. Voilà. I przewoziłem bardzo dużo lekarstw, a również sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, takie na przykład jak te krzesła takie inwalidzkie i wszystkie taki cały sprzęt dla osób niepełnosprawnych. Wówczas istniały granice. Układ Schengen nie obowiązywał oczywiście Polski i takich krajów jak Polska. Czy te podróże były trudne? Mam tu na myśli przede wszystkim właśnie przekraczanie granic z takim sprzętem. Aujourd'hui, évidemment, nous avons les frontières ouvertes. À cette époque-là, il y avait pas de frontières ouvertes. Il y avait pas de Schengen. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur les difficultés? Est-ce que vous aviez des difficultés pour traverser la frontière? Ah oui, pour passer une frontière. Il nous fallait la journée. Żeby przekroczyć granicę, co najmniej dzień był potrzebny. Teraz dwie godziny się leci do Paryża. Maintenant, c'est jak deux heures pour arriver à Paris. Évidemment, en avion. Il n'y a plus de frontières. Pardon? Il n'y a plus de frontières, ça passe. No, justement, pan Mark mówi, że nie ma granic, no i nie ma trudności. A widzę też młode twarze. Czy pani jest po raz pierwszy w Polsce? Myślę, la première fois. Pierwszy raz przyjechałam do Polski. I czy też właśnie w tym projekcie, jakim jest, jeśli mogę tak powiedzieć, Apteka Darów, to właśnie też ma pani swój udział? Czy est-ce que vous participez dans ce projet Moi, je suis surtout en découverte. Je suis venue pour accompagner mon grand-père et l'équipe. Donc pour l'instant, c'est surtout une découverte du pays et de l'action. Na razie. Ponieważ jestem wnuczką pana, w związku z tym pierwszy raz przyjechałam, żeby zapoznać się, jak to wszystko funkcjonuje i być może to będzie rzutowało na dalszą przyszłość. Merci beaucoup.